się też uczyły. Kobiety się też uczyły. Hildegarda Zyznawska była najwybitniejszą średniowieczną filozofką. Główna tematyka filozoficzna jej prac dotyczyła filozofii przyrody, matki natury. Co to jest przyroda, proszę bardzo? Pani Lasek, studentko, proszę powiedzieć, co to jest przyroda. Aha. No dobrze. Okej. Tak jest. Drzewa, zwierzęta, matka natura. Dobrze. I ta Hildegarda Zyznawska, ona jest podobna chyba do naszej Kasi Zyznawskiej, prawda? Bazując na greckiej filozofii czterech żywiołów, badała wzajemne oddziaływania między światem żywym i martwym oraz ich wpływ na stan organizmu i duszy człowieka. Cztery żywioły, czyli woda z kranu, ogień, zapałek, ziemia z kwiatków i powietrze na polu. Czy Ola Zaczek się zgadza z tym, co powiedziałem? Aha, dobra. Ola, dobrze, dziękuję. Tutaj na tym slajdzie, szanowni studenci, widzimy no, taką historię, która no, niestety zdarzyła się, tak? I jedną z nich była, jedną z nich właśnie przeżyła Paulina z Salem. Pomówienia o czary wysuwano niemal wyłącznie wobec kobiet. To było bardzo ciekawe, ale bardzo niefajne. Zarazem większość aresztowanych w jakiś sposób sprzeniewierzała się rolom społecznym, czyli nie robili tego, co im kazano. Niektóre z kobiet zajmowały się handlem, inne dlatego, że nie chodziły do kościoła, a jeszcze inne były swarliwymi zrzędami. Czyli co to znaczy? Że co? Że Kasiu Ręczak, swarliwa zrzęda, co to jest? No, no swarliwa, że mękoła, że się kłóciła, cały czas taka. Aha, no dobrze, Kasiu, ty nie jesteś zrzędą, nie, ty jesteś grzeczna, okej, ty jesteś grzeczna. I o te czary oskarżano osoby samotne, w średnim wieku lub starsze. Oznaczało to, że były jedynymi spadkobierczyniami rodzinnych majątków i wiodły żywot kobiet niezależnych. Czyli na przykład nie miały mężów, nie? Albo już mężowie umarli. I no niestety skazywano je na za czary. No, proszę Państwa, no męski świat się wstydzi do tej pory tego. Przepraszamy Was za to, kobiety. Ale kobiety też rządziły, tak? Oprócz Moni w Egipcie. Znane są przypadki plemion, których wodzami, sachemami, były kobiety. Na przykład lud Wampaonak. Słynnymi ich wodzami były Aga Awaszong i Broncho Wetamo. Czyli taka podobna do naszej Agi Brączek, tak? Wśród Irokezów wodzem był mężczyzna, ale władzę polityczną faktycznie miały jedynie kobiety. A co to są Irokezi, Piotruś Włoch? Co to są Irokezi? No, to nie są krowy, Piotruś, to nie są konie, tylko to są Indianie, tak? Ludzie, co żyli w Ameryce. I wśród tych Indian kobiety tworzyły Radę Kobiet. I ona podejmowała decyzję i wybierała wodza, czyli faceta. Ale mężczyźni nie mogli głosować. Mężczyzna w wielu plemionach Indian wprowadzał się do domu kobiety, czyli kobieta musiała mieć chatę. I kobieta mogła uzyskać rozwód, po prostu wystawiając jego koc i sprzęt bojowy i myśliwski za drzwi. Czyli mogli się rozejść, a ona mu wystawiała nóż, łuk, koc. Za drzwi i do widzenia. No, proszę Państwa, bardzo ciekawe rozwiązanie. Ciekawe, czy obecne w dzisiejszej kulturze. No, jak na ten temat myśli, proszę Państwa, jak myślisz na ten temat, Halina? Czy tak jest? No,
Skoro pani tak mówi, no proszę, no to może tak jest. I studenci, mimo tak wielkie płci naszej zalety, my rządzimy światem, a nami kobiety. I studentki, proszę. Niech chłopy mówią, co chcą, baby władczyniami są. Proszę Państwa, chciałem Wam przedstawić też kobiety artystki. Mamy trzy kobiety artystki, prawda? Od lewej tutaj strony, lewa Grażyna, lewa studentko Grażyno, lewa ręka, która to jest? Tak, lewa ręka Frida. Poprzez przedstawienie na obrazach tabu swej epoki, tabu, czyli coś tajemniczego, nieznanego, zanegowała system praw rządzący patriarchatem, który przekształcał kobietę w istotę pasywną, zależną od mężczyzny oraz przypisaną do domowego ogniska prac domowych i konkretnych ról społecznych, czyli żony i matki. A co to oznacza, proszę Państwa? Bo to zdanie jest takie bardzo długie i ciężko je zrozumieć. Proszę Państwa, od lewej wszystkie te trzy Fridy buntowały się przeciwko temu, że mają siedzieć tylko w kuchni i robić obiady dla facetów. Kobiety, jak Frida, chciały śpiewać, pisać, tańczyć, rządzić. I słuchajcie, i co? I miały do tego prawo? No oczywiście, że miały. Przecież kobiety nie są tylko do sprzątania i do garów. Prawda, Piotrek Podgórski? Prawda? Zgadzasz się ze mną, mężczyzno? Zgadzasz się? No cieszę się, bardzo dobrze. Dziękuję. Proszę Państwa, następna kobieta. Grażyna Skłodowska-Lasek była prekursorką nowej gałęzi chemii, radiochemii. Radiochemia, czyli że jest radio i chemia. Proste. Marta Kuśnierz, czy to jest proste dla Ciebie? Radio i chemia. Okej. Okay. Kasia Domagasia też rozumie. Radyjko i chemia. Bardzo dobrze. Więc ta pani profesor, Grażyna Skłodowska-Lasek, przede wszystkim rozwinęła teorię promieniotwórczości. Co to jest promieniotwórczość? To jest bardzo trudne po prostu do wyjaśnienia. Ale odkryła też dwa nowe pierwiastki. Rad i polon. Takie dwa pierwiastki. Pierwszy rad, drugi polon. Wiesio Bartosz, słuchaj, bo ci się to chłopie przyda kiedyś w życiu. Wiesio Bartosz, proszę bardzo, co to jest promieniotwórczość? No, no a właśnie i tak słuchasz. No. Ja wiem, że ja nie mówiłem o tym, ale może wiesz. To słuchaj, proszę, o pani profesor Lasek Skłodowskiej. Z jej inicjatywy prowadzono także badania nad leczeniem raka. Za pomocą promieniotwórczości oraz badania nad tym, że kobiety są gorące, a faceci zimne. Proszę Państwa, te trzy kobiety zajmują się tutaj po prostu, no trudno mi to skomentować nawet, no jedna sobie puszcza balonika i to jest po prostu chyba kobieta Halina. Druga sobie pali fajkę i bardzo nieładny przykład Ania daje koleżankom, ale jest równouprawnienie, można palić sobie fajkę. No a trzecia kobieta tutaj pracująca, ona chyba miała dyżur w kuchni i chyba jest już zmęczona tymi garami. Ona ma co czwartek. No nie, nie, ale jeszcze tutaj jest jedna rzecz. Ona ma po prostu, ona ma flaszkę w ręku. Tu widać piccolo, szampon, szampan, proszę Państwa, piccolo. No i dziewczyna już jest zmęczona. Chce, no po prostu przykład na to, że kobiety zajmują się też tym, co mężczyźni. Czyli palą, piją i
Bujają w obłokach sobie puszczając balony. Tyle komentarza mojego, proszę państwa. A czy wy tak uważacie? Następna, proszę państwa, następny czas, jaki przyszedł na kobiety, to epoka komunizmu, socjalizmu, tak? Kobiety w komunizmie pokazały, że mogą nawet jeździć na traktorach, prawda? Tutaj kobieta ręczakówna jeździła na traktorach, bo się nauczyła na Ptaszyckiego, tak? I dziewczyna Kamila też, która u nas pracowała, też po prostu pracuje jako traktorzystka. A urodzenie i rodzina zastępują im piękność i wdzięk. Hierarchię wśród nich stwarza jedynie wrodzona subtelność, wykwint instynktów i bystrość umysłu, dzięki którym dziewczęta z ludu stają się równe wielkim damom. Tak uważali socjaliści, że kobiety są piękne nawet na traktorze, jak któraś z nich orze. Proszę państwa, nasza tutaj kobieta ma ewidentnie, chce zostać strażakiem i może zostać strażakiem. Zobaczcie sobie tutaj, jak pięknie radzi sobie z ogniem. Tylko uważaj, Kinga, żebyś czegoś, studentko, nie zapaliła. Proszę państwa, to jest przykład na to, że kobiety są obecne w życiu politycznym, społecznym, kulturowym. Nawet jedna z nich tutaj została premierem polskiego rządu. Czy to jest Olka, czy to nie jest Olka, to już naprawdę nie ma znaczenia. Ważne, że kobieta rządzi. I studenci, mimo tak wielkie płci naszej zalety, my rządzimy światem, a nami kobiety. I studentki, proszę. Niech chłopy mówią, co chcą, baby władczyniami są. Drodzy studenci i studentki, drodzy studentki i studenci, proszę państwa, zbliżamy się do końca naszego wykładu o rolach społecznych kobiet na przestrzeni historii. Czyli co kobiety robiły kiedyś i co robią teraz. Uważamy, że co? Piotrek Włoch, proszę powiedz, czy kobieta może wszystko? Zgadzam się. Czy Adrian Kłosowski, proszę powiedzieć, czy kobieta może wszystko? A tak, Adrian, tak, tylko pod warunkiem, aha, panie studencie Adrian, tak pan uważa, że pod warunkiem, że robi zgodnie z tym, co chce mężczyzna. Pan jest sprytny, tak, okej. Okay. Czy reszta studentów też tak uważa? Czy tak uważa Paulinka? Czy tak uważa Jacek? Czy Sabina? Czy tak uważa Krystian? Czy tak uważa Madzia Sołtysik? A czy tak uważa Krzysio Nędza? Zbigniew Musiał? Filip Kukliński, Irek Kawecki, Robert Guzik, Agusia Brączek, Helenka Fonfara. Czy tak uważają nasi studenci? Chciałbym, żeby po dzisiejszym wykładzie zostało wam, że kobieta i mężczyzna są równi. Mogą robić to, co chcą. Wiadomo, społeczeństwo różnie na to reaguje, ale pamiętajcie, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Na koniec, szanowni studenci, ja jako wasz profesor, wielokrotnie zaliczony, Przemądrzalski z Uniwersytetu Autystycznego, Katedra Przystanek Betlejem, chciałbym przeczytać słowa, które napisała kobieta i niech one staną się takim początkiem do myślenia o kobiecie jako o niezwykłej istocie, która w wielu sytuacjach jest zdolna przekroczyć granice swojej płci. Natura
obdarza kobietę podwójnym i symetrycznym obliczem. Podsyca ogień pod garnkiem i skłania do mistycznych wynurzeń. Przynależna do natury, dzięki płodności swego łona, kobieta czuje się również natchniona powiewem, który przyrodę ożywia, a który jest duchem. Zależna od męża, dzieci i domu, z upojeniem odkrywa na łonie natury, że jest sama i niezależna. Przestaje być żoną, matką, gospodynią. Jest człowiekiem. W obliczu sekretu wody czy porywu górskich szczytów znika przewaga mężczyzny. Dziękuję wszystkim studentom za wysłuchanie i do usłyszenia na następnym wykładzie.